Witam, z tej strony Extreme. Tym razem mam dla Was recenzję systemu operacyjnego Windows 10. Widoczną zmianą jest brak znaku wodnego, który był obecny w poprzednich wersjach beta systemu. Windows 10 posiada odmienione menu Start, które przypomina połączenie menu znane użytkownikom Windows 7 z kafelkami z poprzedniej edycji systemu. Tym razem nasze menu będziemy mogli w każdej chwili swobodnie dostosować, łapiąc je za górną krawędź i przeciągając do odpowiedniej dla nas pozycji. Możemy je także rozszerzyć w poziomie. Dzięki temu wybierzemy interesujący nas kształt oraz liczbę wyświetlanych kafelków. Na samej górze widoczna jest nazwa użytkownika oraz awatar. Niżej pokazane są często używane programy oraz zakładki z najważniejszymi folderami systemowymi. Na samym dole wyświetlimy wszystkie programy zainstalowane na komputerze. Programy są posegregowane alfabetycznie. Po kliknięciu naszej nazwy użytkownika dostajemy możliwość zmiany ustawień, konta, wylogowania oraz zablokowania go. Przyszła pora na omówienie istotnych zmian w systemie. Kafelki są interaktywne dla użytkownika i bez problemu możemy je przemieszczać w interesujące nas miejsce. Bez problemu możemy przesuwać kafelki z grup obok w taki sposób, by pozamieniać je miejscami. Każdego kafelka możemy w każdej chwili usunąć, a także zmienić jego rozmiar na jeden z widocznych. Windows 10 został wyposażony w nową aplikację do odtwarzania muzyki. Po uruchomieniu jej uzyskamy dostęp do całej naszej biblioteki muzycznej, która została pogrupowana na kilka kategorii. Jak widzicie, wszystkie utwory wyświetlają okładki albumowe. Bez problemu możemy dokonać w każdej chwili zaznaczenia, by szybko usunąć bądź dodać do playlisty zaznaczone utwory. Klikając tą zakładkę, wyświetlone zostaną nasze utwory skatalogowane na podstawie gatunków muzycznych. Możemy także wybrać opcję skatalogowania pod względem wykonawcy bądź albumu. Klikając tutaj, zostaniemy przeniesieni do ostatnio odtworzonego utworu muzycznego. Na dolnej belce znajduje się suwak odpowiadający za linię czasu trwania utworu, dzięki niemu szybko przeniesiemy się do wybranego fragmentu utworu. Możemy także przełączyć się pomiędzy listami odtwarzania. Po odtworzeniu w formie baneru ukaże się nam okładka albumowa, którą możemy dać na pełny ekran. W odtwarzaczu możemy schować bądź odkryć panel. Przeciągając aplikację do prawej krawędzi, zostanie ona dostosowana do rozmiaru połowy okna, a po lewej stronie ukażą się nam otwarte aplikacje, po kliknięciu zostaniemy na nie przełączeni. Przeciągając okno do górnej krawędzi pulpitu, aplikacja zostanie przełączona do formy pełnoekranowej. Ta aplikacja również służy do odtwarzania muzyki i jest dobrze znana posiadaczom poprzednich edycji Windows. Aplikacja ta wyświetla również okładki albumowe oraz posiada podział na katalogi. W Windows 10 możemy także doinstalować inne odtwarzacze. Ja tak zrobiłem w przypadku FUBAR 2000. Przycisk regulacji głośności został osadzony po prawej stronie paska zadań, a po kliknięciu go możemy zmienić poziom głośności za pomocą suwaka. Tuż obok mamy dostęp do kalendarza systemowego. Jego tło jest przezroczyste. Kalendarz pokazuje obecną datę i czas oraz pozwala przełączać się w szybki sposób pomiędzy poszczególnymi miesiącami. Pozwala również na szybką konfigurację strefy czasowej oraz daty. Panel ustawień został podzielony na 9 kategorii. Po kliknięciu jednej z nich, po lewej stronie zobaczymy interesujące nas zakładki. Możemy na przykład szybko zobaczyć pamięć systemową, bądź uzyskać informacje o komputerze lub dostosować ekran. Możemy szybko wejść w ustawienia myszki i zmienić jej podstawowe funkcje. W dodatkowych ustawieniach myszy zmienimy jej czułość. Klikając kategorię personalizacja, uzyskamy dostęp do personalizacji pulpitu. Możemy zmienić tło oraz dokonać zmian w wyświetlaniu motywu kolorów w systemie. Mamy dostęp do palety kolorów, z której wybierając dany kolor dostrzeżemy zmiany w formie wyświetlania się barw. Wpłynie to również na kolor menu Start. Klikając tę zakładkę będziemy mogli zmienić wyświetlający się ekran logowania do systemu oraz dodać do niego kilka dostępnych aplikacji. Tutaj możemy ustawić, by menu Start wyświetlał się w formie pełnoekranowej. Jak widać, dni oraz inne dodatkowe informacje. Z poziomu lewego panelu możemy wybrać opcję pokazującą historyczne dane pogodowe, pokazujące temperaturę oraz opady deszczu.
Na Palsku mamy dostępną wyszukiwarkę systemową, za pomocą której przeszukamy zawartość komputera oraz internetu. Po kliknięciu opcji sieć web otwarta zostanie przeglądarka internetowa, która wyszuka nam wpisaną frazę w przeglądarce internetowej Bing. Myślę, że to już wszystko. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. W razie jakichkolwiek pytań zostaw komentarz. Zobacz także opis filmu i odwiedź mnie na innych portalach społecznościowych. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam Cię do subskrypcji oraz do zarejestrowania się do gier free to play, które są w opisie filmu. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Subskrybuj!